Witam was wszystkich w kolejnym odcinku z Valorant News i dzisiaj omówimy sobie tema takie tematy jak e, większa. Pojemność serwerów, kiedy pojawią się rankedy w Valorant oraz kolejni cheaterzy w Valorant, jak te cheaty działają, i pokażę wam też filmy, które wyciekły z jednym z cheatów. Tak więc zaczynajmy. Jeżeli chodzi o to powiększenie serwerów, to tak jak widzicie teraz na ekranie tweet od, od Valorant z oficjalnego Twittera, jest to informacja o tym, że dropy na Twitchu odbywają się już 24 na 7, czyli oni ich nie wyłączają. To znaczy, że radzą sobie z nowym napływem graczy do gry. Oraz drugi punkt pokazuje nam, że zwiększyli już pojemność serwerów o 25%, co jest gigantyczną liczbą, tak naprawdę, jeżeli sobie pomyślicie. Oprócz tego Riot zapewnia nas, że boty, czyli ludzie, którzy zakładają po kilka, kilkanaście kont, może w niektórych przypadkach nawet i po kilkadziesiąt, nie dostają klucza, nie dostaną tego klucza, żeby zagrać sobie w Valorant, nie wiem, jakim sposobem to działa, nie wiem, jak oni ograniczają takie osoby od dostawania kluczy na Twitchu, możliwe, że... Nie wszyscy, nie wszystkie boty zostaną ograniczone, ale zapewniają nas, że większość lub też całkowita ilość botów nie dostanie klucza, co jest bardzo zachęcające, bo ludzie, którzy faktycznie chcą sobie w tą grę zagrać, a nie odsprzedać komuś konto, to to dostaną ten klucz, przynajmniej w większości przypadków tak powinno być, co jeszcze warto dodać to, że sprzedawanie kont jest absolutnie zabronione Riot bardzo dobrze to kontroluje i natychmiastowo banuje wszystkie konta które się pojawią w sprzedaży, czy to na Allegro, czy na Ebayu czy, czy gdziekolwiek indziej by to nie było, wiadomo, że część kont i tak zostanie sprzedawa sprzedana, czy to, czy to kolegom, czy to na jakichś mniejszych serwisach ale na tych większych już nie ma opcji, żeby konto kupić lub sprzedać żeby nie zostało ono po kilku dniach zbanowane e, chciałbym jeszcze wspomnieć dla osób, które nie mają dostępu do bety, e, to e, czym dłużej siedzicie na jednym streamie, zmniejsza waszą szansę na dropnięcie klucza, bo wiadomo jest to, że jeżeli przesiedzicie 24 godziny na jednym streamie, to tak naprawdę go nie oglądacie, bo nikt tyle nie będzie siedział na jednym streamie tak więc myślę, że optymalnym zagraniem byłoby siedzenie po pół godziny, godzinę na każdym streamie, na jednym, na jednym streamie i potem go zmieniając. To pokazuje waszą aktywność na Twitchu i myślę, że to zwiększy troszeczkę waszą szansę. Nie znam do tych dokładnych statystyk, ale wiem, że te informacje zostały potwierdzone, że siedzenie dłużej na jednym streamie na pewno nie zwiększy waszych szans, a może nawet i jest mniejszy. Z tego co wiemy też Riot ma dostęp do danych użytkowników, którzy walczą o dropy i odrzucają osoby które potencjalnie mogą sprzedawać konta z kluczem do bety to to by było na tyle jeżeli chodzi o, o te bety o Twitchem i oraz o botowanie na Twitchu następną informacją jest kiedy zostaną włączone rankedy czyli bardzo ważne bardzo ważna dla wielu graczy informacja, bo tak naprawdę wszyscy czekają na te rankedy każdy lubi sobie pograć o jakieś tam punkty, zbić się wyżej w drabince i jeden problem, który się pojawia teraz bez tych rankedów, to że ludzie muszą grać, przypuśćmy nowi gracze, którzy jeszcze nie mieli styczności z FPS-em, może przenieśli się z LoLa, może z TFT, może z, z CSGO, ale w CS się nie mieli za wiele godzin, muszą grać z ludźmi, którzy wykręcają po 30-40 fragów w Valorancie co grę, co nie jest zbyt rzadko spotykane, te gierki dosyć często się zdarzają i ci ludzie po prostu nie będą mieli przyjemności z z gry, bo są do, dołączani do takich osób, bo ten system jest teraz randomowy. Nie ma jak zweryfikować skilla. Tak więc rankedy powinny się w mojej opinii pojawić jak najszybciej bo e, niestety będzie to odrzucało nowych graczy, że muszą grać z ludźmi, którzy już są obeznani w tej grze czy też w innym fps -ie. Jeżeli chodzi o te rankedy, to dobrą informacją jest to, że powiększyli już e, tę właśnie pojemność serwerów, e, czyli więcej osób może wejść na do gry. E, to jest bardzo dobrą informacją, bo czym więcej osób wchodzi do gry bez e, tych serwerów, bez żadnych problemów na serwerze, to większa szansa, że te rankedy się pojawią. E, jeżeli chodzi o te rankedy, to teraz na ekranie widzicie, jakie rangi będą dostępne, czyli będzie to Mercenary, Soldier, Veteran, Hero, Legend, Mythic i Immortal. Podobno miała się jeszcze pojawić ranka, ranga Valorant, ta natomiast nie jest potwierdzona. Te rangi będą leczyć stopniowo tak jak je przeczytałem, czyli mercenary będzie najniższą, a Immortal będzie najwyższą. E, widzimy też na tym zdjęciu, że są jakieś 3 stopnie, możliwe, że to będzie Mercenary 1, 2, 3 e, lub jakoś będą one posortowane, że musicie się przedostać przez wszystkie te rangi, żeby awansować do kolejnej. Bardzo fajny system rank, bo tak naprawdę już żygam tym, że w każdej dost no, dosłownie w każdej grze jest silver, Bronze, gold, i platyna, diament, każdy zna dokładnie ten system. Tutaj zrobili coś nowego, coś, coś Coś innego, fajnie, że sobie spersonalizowali te nazwy do gry i data, kiedy rankedy potencjalnie mogą trafić na serwer Valorant będzie to kwiecień. Jest to optymistyczny scenariusz z tego co piszą deweloperzy, ale planują wypuścić je jak najszybciej. Napisali też, że chcą, żeby ich pierwsze testy pojawiły się. Przeciągu kilku tygodni. Mają nadzieję, że to jest kwiecień. Ja też mam bardzo dużą nadzieję, że jest to kwiecień, bo granie normali, ciągłe granie w normali, w jedną grę, może się szybko znudzić, bo tak naprawdę wygrywacie gierkę i co z tego? Z Grexpa zdobywacie do tego Battle Passa, który jest tam dostępny, zdobywacie jakieś tam nagrody, ale to nie jest wystarczająco. Myślę, że wiele osób czeka na te rankedy, żeby wbić sobie jakąś rangę i zmierzyć się z ludźmi, którzy są lepsi lub też gorsi. Zależy jak wolicie grać. Tak więc wszyscy szczerze czekamy na te rankedy. Mam nadzieję, że jak najszybciej. I one się pojawią, bo fajnie wygląda ten system, i też już bym sobie pograł o jakąś tam rankę, żeby wbić się wyżej w laderze. I ostatnia wiadomością na dziś mamy cheaterów Valorant, znowu pojawiły się nowe cheaty, tych cheaterów jest coraz więcej, niestety miałem nadzieję, że Valorant bardzo dobrze sobie z tym poradzi, a jak tutaj widzimy na załączonym obrazku, na załączonym filmiku, to ten gracz perfekcyjnie widzi wszystkich przeciwników za ścianami, Samy pokazują mu się jakieś kwadraty, każdy róg wychodzi wcelowany, nie wiem czy nie ma przypadkiem też aimbota, bo ten celownik bardzo dziwnie skacze na głowy przeciwników i patrzcie jak sobie on zabija każdego, co chwilę wchodzi na lecy e, zabija wszystkich. Teraz w sytuacji 1 na 3, oczywiście wie, gdzie jest każdy z jego przeciwników. E, zielone kwadraciki pokazują mu swoich przeciw jego przeciwników. Tak więc, ciekawie, że tak szybko pojawiły się e, cheaty. Nie jest to dobra informacja. E, myślę, że nawet e, deweloperzy z Valorant nie zakładali, że tak szybko pojawią się e, cheaty w igrze i powinny, powinni zrobić jakiś system do weryfikacji tego. Wiadomo, jest Vanguard, ale może właśnie takie coś jak jest w CSie, czyli ten Prime status. Czy to będzie do kupienia, czy też do zdobycia poprzez przegranie danej ilości gier lub godzin, to myślę, że taki status powinien się pojawić, żeby jakoś weryfikować tych graczy, bo wiadomo, że ta gra będzie za darmo, czyli zwiększa to napływ cheaterów do gry, bo nic oni nie, tra nie tracą tak naprawdę. Jeżeli musieliby wydać na tą grę 20, 50, czy tam 100 zł, to wiadomo, już by ich to troszkę zniechęcało, że to konto mogą stracić, a za nie coś zapłacili. A tutaj mogą sobie zakładać tych kont w opór. Wiadomo, teraz muszą mieć klucz, ale jak już wyjdzie gra, to będą mogli, oni sobie mogli zakładać te konta za darmo i nie będą nic stracić, że cheatują. Więc myślę, że jakiś system się wprowadzi, wprowadzi system, jakiś Valorant wierzę im, ufam, ufam, wierzę w nich, ufam im, bo w LoLu bardzo dobrze to wygląda, tam, tam też mieli jakiś tam e, epizod, że cheaty napływały do gry, ale szybko sobie z tym poradzili. Mam nadzieję, że tutaj będzie tak samo, że nad tym pracują i e, jakoś tych kraczy ograniczą, zbanują, e, jakiś system wprowadzą. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten, o ten filmik. E, mam nadzieję, że te rankedy szybko się pojawią, mam nadzieję, że podobał wam się ten filmik. Jeżeli macie jakieś pomysły, zostawcie je w komentarzu. Dziękuję wszystkim grupkom, które wspierają mój rozwór, rozwój. Oczywiście link w opisie zostawcie lajka like zostawcie suba ja się z wami żegnam i do usłyszenia